Podczas testów nowego pociągu przeprowadzono cztery jazdy próbne. Każda z nich trwała inną ilość minut i podczas każdej przejechano inną liczbę kilometrów. Korzystając z zamieszczonych poniżej danych, stwierdzi, czy w każdym teście średnia prędkość pociągu była taka sama. Więc tutaj mamy tabelkę, która przedstawia nam czas trwania każdej jazdy i przebyty dystans. I naszym celem jest uzupełnienie tej tabelki o prędkość. Wobec tego musimy sobie przypomnieć, jak liczymy prędkość, mając drogę i czas. No i średnia prędkość, tutaj może napiszmy średnia prędkość. No jak liczymy prędkość? No, bierzemy drogę i dzielimy przez czas, w jakim tę drogę pokonaliśmy. Czyli średnia prędkość to jest droga podzielona przez czas. A więc w pierwszym teście przejechaliśmy 48,5 km i to musimy podzielić przez pół godziny. Teraz dzielenie przez jedną drugą to jest to samo co mnożenie przez 2, czyli to jest 48,5 razy 2, czyli 2 razy 48 to jest 96, plus 2 razy pół, czyli 1, czyli razem to jest 97. A więc w pierwszym teście prędkość wynosiła 97 km na godzinę. Druga jazda trwała dokładnie godzinę i przejechano 97 km. Wobec tego jasne jest, że średnia prędkość wynosiła 97 km na godzinę. Trzecia jazda, przejechano 145,5 w ciągu 1,5 godziny. Czyli to jest 1455 podzielone przez 15 i chyba to dzielenie wykonamy pisemnie, może tutaj 1455 podzielić przez 15. 145, 15 się mieści 9 razy. 9 razy 5 to jest 5, 4, czyli to jest 135. I zostaje nam tutaj 10, 105. 105 dzielone przez 15 to jest 7. 7 razy 5 to jest 5. I 3 w pamięci, czyli dokładnie 105. Zatem w trzecim teście prędkość wynosiła również 97 km na godzinę. I wreszcie czwarty test trwał 2 godziny, a przejechano 194 km, czyli prędkość była 194 podzielić przez 2, czyli to jest 9 razy 2, 18. 1, 14 przez 2, czyli również 97. Czyli również w czwartym teście prędkość wynosiła 97 km na godzinę. Zatem rzeczywiście w każdym z tych testów średnia prędkość była taka sama i wynosiła 97 km na godzinę.